Kochani, z okazji wakacji, z okazji paru dni odpoczynku chcę wam przekazać pewien temat, który mnie ostatnio bardzo zajmuje. To znaczy, kiedy człowiek powinien jechać na wakacje? Człowiek powinien jechać na wakacje wtedy, kiedy jest bardzo zmęczony, prawda? Bzdura. Człowiek, kiedy jest bardzo zmęczony, nie powinien jechać na żadne wakacje, na żaden odpoczynek, ponieważ nie odpocznie, nie wykorzysta nawet 20% tych możliwości, które dają wakacje. Jak się jest zmęczonym, to należy wpierw odpocząć, a dopiero pojechać na wakacje. Kochani, skąd się ten temat wziął? Ponieważ mój znajomy był w bardzo, bardzo, bardzo złym humorze i postanowił poprawić sobie humor, pójść na dyskotekę. Poszedł na dyskotekę. Czym to się skończyło? Skończyło się tym, że popsuł humor nie tylko sobie, ale całemu towarzystwu. Ponieważ był w bardzo złym humorze, czyli wielokropek, wielokropek, wielokropek. I doszedłem do wniosku, że dotyczy to również innych tematów. Ludzie uważają, że jak się źle czują, to aby się dobrze poczuć, powinni pojechać na wakacje. Ja twierdzę, że jak się ktoś bardzo źle czuje, jeżeli ktoś nie jest w stanie normalnie żyć, to nie powinien jechać na wakacje, a powinien pojechać do sanatorium. W tym sanatorium dojść do siebie, a jak już dojdzie do siebie, to dopiero pojechać na wakacje. Podobnie jest, jeżeli się ma bardzo zły humor, to należy sobie wpierw ten humor poprawić. W jaki sposób to? W innym filmiku. Należy skorzystać z lekarstwa lub z medytacji lub z czegoś podobnego, poprawić sobie humor i dopiero, jak się ma dobry humor, chwycić za rozrywkę. Rozrywka jest dostępna człowiekowi w każdej chwili, natomiast rozrywka działa cuda tylko u człowieka, który ma dobry humor. I dlatego, kochani, życzę wam, żebyście wpierw nałapali dobrego humoru, a dopiero pojechali na wakacje w dobrym humorze od pierwszego dnia, żebyście byli radośni, uśmiechnięci i żeby wam się podobało. Proponuję, pokażę wam basen. Tak wygląda basen i tak wyglądają wakacje. Pozdrawiam.